Witam, ja jestem Kamil Osa, wy oglądacie kolejny odcinek Legend i Teorii w GTA 5, a dzisiaj ponownie zajmiemy się postacią, która kilkukrotnie pojawiała się w tych odcinkach, w sumie ile? 2, 3, 4 razy, był trener tenisa i dzisiaj ponownie jednak nie będziemy próbowali go zatrzymać ani zabić, tylko spróbujemy go spotkać przed misją, w której to próbowaliśmy te rzeczy zrobić, więc zapraszam! Włamujemy się teraz do domu państwa De Santa i chciałbym zobaczyć, czy będziemy mogli znaleźć tutaj Amandę oraz trenera przed tym, jak wejdziemy do środka, bo w środku możemy ich normalnie zobaczyć, ale oni wchodzą z zewnątrz, więc w teorii powinni grać tutaj na tym korcie tenisowym, ale zobaczymy, jak będzie w praktyce. Nie ma ich w kuchni, więc lecimy na kort, zobaczyć, czy będą. No jak na razie ich nie widzę. Może, że gdzieś tutaj stoją. Tak może być, chociaż boję się, że to wina tego, że nie zabiłem ogrodnika. No nie, no nikogo tu nie ma, więc skoczmy jeszcze szybko pozbyć się ogrodnika i zobaczymy, czy rzeczywiście będą mogli się tu zrespić. Idealnie, chłop zdjęty i teraz musimy dostać się do środka. Jednak ja chcę poszukać trenera, zobaczyć, czy będzie. Okej, trenera i Amandy nie widzę. A może gdzieś tutaj są, przy basenie? No nie, no ewidentnie ich tutaj nie ma, więc respią się chyba dopiero jak będziemy w środku, czyli do kuchni, no bo tu ich nie widzę nigdzie, a oni wchodzą tą stroną. Dzisiaj nietypowo, ponieważ zaczynamy misję wcześniej, a dokładniej jesteśmy w momencie, kiedy to Franklin pozna Michaela, a właściwie skroi furę, która należy do Jimmy'ego i właśnie tutaj jest nasz dzisiejszy cel, a dokładniej gostek od tenisa, trener Amandy wraz z panią De Santa. Jednak dobra, my chodzimy dalej, bo nam misję zakończy. Nic nie zrobiłem złego, ale wy możecie zrobić coś dobrego i kopnąć łapeczkę w górę, żeby mi poprawić humor, a także zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi legendami i teoriami. A ja lecę z powrotem, nie wiem co tutaj się odwaliło, nie chciałem tego zrobić, coś ewidentnie zepsułem. Możliwe, że tak, ja nie kucałem i po prostu chciałem przebiec do garażu i to się spaprało, ale gościu, ja ci dzisiaj dorwę, pojadę pod twoją chatę i ja cię po prostu znajdę pod nią, ale dobra, skoczmy teraz do Michaela, zabierzmy furę i jedziemy do Simeona, żeby to wszystko wykonać legitnie i zobaczymy, jak wtedy się potoczą nasze losy z poszukiwaniem właśnie go. Zobaczymy, bo się teraz tak kminie, jak on przyjechał? Czy on przyjechał za Mandą? Czy może Michael go przywiózł? Dziwne, a może Buta przyszedł? Nie wiem, możecie pisać w komentarzach, jak myślicie, bo w misji, kiedy musimy go wystraszyć i gonić właściwie, to on przyjechał własnym autem, a tak to nie wiem, jak to on mógł się dostać. Znaczy, mam pewne myśli, ale no tam nie było ani auta Mandy, nie było auta Tracy. Dziwne, ale dobra, jesteśmy na miejscu, więc musimy to pominąć i wjeżdżamy po prostu w szybę, jak przekazało w tej misji, tylko miejmy nadzieję, że wszystko wypali, a na przykład nie wjedzie nam gościu, co dzisiaj się dzieje z moim GTA, po prostu jak na złość, chciał nam przeszkodzić, ale na szczęście perfekcyjny kierowca, czy tam z tyłu stała bohaterka GTA 6, czy tam była Lucia? No, mam nadzieję, że ją widzieliście, chyba, że mi się zdawało, ale dajcie znać, jak na razie ja muszę bić się z Simeonem, kurde, satysfakcjonująca misja, że możemy typa zlać. Nie wiem, czy ktoś go lubi, ale dobra, lecimy z nim, dawaj, dawaj. No chłopie, obrywasz? No właśnie, udało się szybko to zrobić, pomijamy. I moi drodzy, odblokowaliśmy Michaela. Misja ukończona, pomijamy to. Mamy Michaela odblokowanego. Jest Franklin również odblokowany. A my bierzemy teraz nową furkę, specjalnie sobie zrespiłem. I jedziemy najpierw pod chatę, tak jak wam mówiłem wcześniej. Zostawiamy tamto auto, bo się zastanawiałem, jak my wrócimy, ale dobra. Pod chatą Michaela mamy misję, więc boję się, że nie będziemy mogli pozwiedzać za bardzo tego domu, ponieważ no odpali nam się od razu zadanie z Franklinem. Bodajże jest to to zadanie, kiedy musimy uratować niego. I tak mi się wydaje, że tak właśnie jest w kolejności rzeczy. Muszę się skupić na tej jeździe, bo naprawdę dzisiaj mi idzie giga słabo. Jeszcze każdy mnie zajeżdża, no wypieprzać to mnie. Po prostu masakra dzisiaj, ale dobra, jestem na miejscu. I pytanie, gdzie jest Blip? Blip jest tutaj, więc jakbym podjechał prosto, to może uda się nie wczytywać tej misji. No nie, no nie wierzę w to. Czy ja wczytałem misję? Nie, to jest chyba pokazówka tylko kryjówki. Tak, na szczęście, dobra, nasze auto tam stoi. Ja nie wbiegam do domu w Blip, tylko lecę od razu na kort tenisowy
Jak nam Amanda pisała, to lecimy sprawdzić, czy jest tutaj trener wraz z naszą żoną, czy jednak nie. Nie, no nie ma go. Nie ma tu zupełnie nikogo, no to lipa, jeżeli o to chodzi. Możemy jeszcze wejść od tyłu do domu i zobaczyć, czy tam będzie ktokolwiek, chociaż samochodów żadnych nie widziałem, więc prawdopodobnie nikogo w domu również nie ma. Dobra, tutaj nie siedzi ani Amanda, ani Tracy. Wbijamy do środka. W kuchni nikogo nie ma również. Przy stole także. Na kanapie w salonie pusto. Okej, czy nikogo w domu nie ma? Na poważnie. Czekajcie, idę zobaczyć, czy auto... Nie no, auta nie ma, bo zniknęło. Zostały rakietki tenisowe. Więc raczej Amanda w tenisa nie gra. Chciała nam z nami zagrać. I w ogóle nie mam poziomu pościgu, a mam broń w domu. Okej. Tego się nie spodziewałem. Mogę wszystkiego używać, co jest w domu. Normalnie. Myślałem, że coś się zepsuło, ale normalnie mogę korzystać z wszystkiego, co tutaj mamy. Chodzimy do sypialni i Amandy z trenerem nie ma. Okej, nie ma nikogo w chacie. To jest ciekawe. Ale dobra, wychodzimy. Tylko żebyśmy nie wyszli przez główne wejście, bo będzie lipa. Sprawdziliśmy wszystko. W takim razie jedziemy do posiadłości właśnie tego trenera na Vinewood Hillsy, jak już mówiłem wcześniej. Zobaczymy, czy tam będzie. Powinien być, ale przekonamy się, jak to będzie wyglądało. No nie było go podczas misji, kiedy powinien być, więc no zapatruję się na to średnio, ale wy możecie dać znać w komentarzach, jak myślicie, czy będzie trener, czy jednak go nie będzie. I oczywiście możecie pisać propozycje do kolejnych litów, bo naprawdę ciekawe rzeczy możemy jeszcze sprawdzić. Myślę, że do 300 odcinka właśnie z Legend i Teorii dobijemy przed premierą szóstki, ale to oczywiście będzie zależało tylko i wyłącznie od was. Ale dobra, ja się skupiam na tej jeździe, bo naprawdę dzisiaj się skupiam na wielu innych rzeczach, a potem pierdzielam się w ludzi. Dobra, tu normalnie go ścigamy, wyjeżdżają tutaj nam kampery, inne różne rzeczy. Więc normalnie go tak ścigamy i gubimy go w którymś momencie, a on jedzie pod chatę madrazów, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Może zastaniemy go właśnie tutaj, w chacie Martina Madrazu, a dokładnie jego kochanki. No dobra, normalnie tutaj stoi i jest chata, Michael przyjechał, ale go tutaj nie widać. Chata Martina oraz chata trenera tenisa, elegancko, zaparkujmy sobie na razie tutaj. Zobaczmy, czy odwiedza swoją inną sandkę. Dobra, zobaczmy. Tylko pytanie, czy ja przeskoczę? No, nie przeskoczę. Dobra, wróćmy w takim razie normalnie na ten balkon i zobaczmy, czy ich zastaniemy. W środku ktoś jest? Nikogo w środku nie ma. Widać tylko jakąś kuchnię, salon. Okej, tutaj na leżaczkach też nikogo nie ma, chociaż jakaś impreza była robiona. Okej, nikogo nie ma tutaj. Dobra, jeszcze jest wyższe piętro, ale tam normalnie nie wejdę. Tu coś mamy, a tu normalnie możemy przejść. Jednak zobaczmy tutaj. Okej, w tym pokoju nikogo nie ma. Zobaczmy tu, czy ktoś będzie w środku. Nie, no jest sypialnia, ale nikogo nie widać, więc niestety, o, możemy nawet z teleskopu zobaczyć, czy ktoś jest, ale nie, nikogo tutaj niestety nie ma, więc nie odwiedza swojej kursantki, więc musimy stąd iść i po prostu lecieć dalej, a dokładniej do jego chaty i zobaczyć, czy tam będzie. Jeżeli nie, no to mówię, sprawdzimy to na Franklinie, drugie podejście, i się oddalimy, bo jak na razie, no, nie widać, jakby tutaj ktoś miał być. Cisza i spokój. Możemy jeszcze spróbować ostrzelać dom Martina Madrazy. Zobaczyć, czy wybiegnie. Chociaż wydaje mi się, że nie. Ale spróbujmy. Okej, jakiś NPC kobiety krzyczy. Faceta też. Tylko pytanie, czy to jest nasz trener? Nie, ktoś tu biegnie. To ta kobieta, która krzyczała. Tam inni biegną. Ale wydaje mi się, że nikogo tutaj nie ma. Chociaż słyszałem, jakby stąd jakiś facet krzyczał. Czyżby się ktoś zrespił? Zobaczmy. No nie no, wydaje mi się, że... Nie, tylko nam się przesłyszało. Lećmy w takim razie do jego chaty. Światła się palą, więc jakby był w środku. Zobaczmy, czy coś w garażu stoi? Nie, jego auta nie ma w garażu. Syf tylko. Chłop mieszka na Vinewood Hillsach, jest trenerem, prywatnym trenerem tenisa. Zarabia pewnie sporo. No pewnie ta działka też sporo kosztowała, ale chata jest paskudna. Wiemy, że to jest jego dom, ponieważ ma tutaj maszynę do wyrzucania piłek, jakieś piłki. Tego nie umiem wytłumaczyć, dlaczego mamy manekina, ale tak, chodźmy zobaczyć dalej. Jakieś czasopisma dla facetów. Okej, no to ewidentnie ten typek tu mieszka. Mamy 100%
potwierdzenie, jakby ktoś mi nie wierzył, ale no, go tutaj nie ma. Spróbujmy postrzelać mu w dom. Może Amanda napisze, żebyśmy zostawili dom jej trenera. To byłoby też fajne. Okej, okay. Rakieta tenisowa, której używa. Okej, okay, ktoś biegnie, ale znowu sąsiedzi. Nie, nie ma nikogo tutaj interesującego. No dobra, spróbujmy. A, ja mam tylko pistolet. No dobra, to próbujmy pistoletem. No jak na razie nic się nie stanie. Tak mi się przynajmniej wydaje. No dobra, w takim razie odjeżdżamy. Ja naprawdę dzisiaj mam mega pecha, dlatego zostawcie dla mnie łapeczkę w górę. Hashtag lucky możecie napisać, bo ja ewidentnie dzisiaj nie jestem lucky, ale dobra, odjeżdżamy. Zamienimy się we Franklina i zobaczymy, czy on będzie miał na tyle szczęścia. Okej, ktoś podjechał pod dom. Mamy pedy, więc jest duża szansa na to, że rzeczywiście będzie tutaj trener. Zobaczcie, mamy jakichś ogrodników bądź budowlańców. Okej. To jest ciekawe, nigdy nie widziałem, żeby te pedy się tu respiły. Jakaś kobieta podjechała, czy ma customową rejestrację? Nie, ale fajną furką. No dobra. Ale ewidentnie nie jest to osoba, której szukamy. No jak na razie nikogo, powiem wam, że nie widzę. Ale oczywiście wylądujmy i zobaczmy, czy rzeczywiście tak jest. Tu jest coś rozwalone, jak było. Ale nikogo nie widać. Żadnych ludzi. W środku także nikogo nie mamy. A do góry również, strzelajmy. Czy uda się kogoś wypłoszyć? Do środka, już myślałem, ale to Lamar, okej. Ta babka ucieka. Auto w ogóle jest inne, to jest ciekawe, że się zmieniło. Zobaczmy w takim razie tutaj, jak to jest u trenera. Auta dalej w garażu nie ma. Czy jest ktoś z tyłu? Wydaje mi się, że nie, no bo jak auta nie ma, to nikogo tu nie ma. Teraz jakaś babka ogrodniczka. Co to są za NPC-ty i dlaczego one się tu respią? Ciekawe. Czy ktoś jest? No raczej go nie ma. Przynajmniej nikogo tutaj nie widać. No nie, no nie ma tu nikogo. Zobaczcie. Okej, okay, tu jest rakieta. Nawet dwie, nie zauważyłem ich. Z piłkami. Okej, okay, on co tutaj siedzi. Ale go aktualnie nie zastaliśmy. No nawet mi kondycja wzrosła przez to, że tutaj biegam. No nie, no dom mu płonie. Policja do nas jedzie. Prędzej przyjedzie tu straż pożarna niż ten typek. Go tutaj nie ma. Zobaczmy jeszcze, co ma w garażu. A, pustkę. Totalną pustkę. Nic tutaj nie ma. Nie ma auta, więc niestety, ale musimy naszą dzisiejszą teorię obalić. No więc mam nadzieję, że ten odcineczek wam się spodobał. Jeśli tak, to kopnijcie łapeczkę w górę. Wpadajcie na inne odcinki w moim wykonaniu. A jak na razie, ja się z wami żegnam. Elo!